Głównym celem jest przede wszystkim profilaktyka i szerzenie informacji, edukowanie Polek w temacie dbania o zdrowie piersi. Badam się od czasu do czasu w domu. Nie jest to aż tak regularnie, jakbym chciała, natomiast staram się, ponieważ niestety moja babcia zmarła na raka piersi i od tamtej pory też zrobiłam dużo badań w tym kierunku. Poszłam do onkologa i teraz się staram badać. Ja to bardzo często porównuję do przeglądu technicznego samochodu. I to jest może banalne porównanie, ale jakże prawdziwe, ponieważ żeby móc jeździć legalnie samochodem, który jest trochę starszy, czyli nie ma 3 lat, tylko więcej, to trzeba mieć ważne badanie techniczne. Muszą być sprawdzone hamulce, sprawdzone różne elementy tego samochodu. Tak samo jest z nami. Żeby móc zdrowo żyć, żeby móc się cieszyć zdrowiem, no to warto się przebadać. Taki przegląd techniczny raz w roku sobie zafundować. Staram się badać w domu podczas prysznica, bo to jest najfajniejszy czas. To jest całkiem przyjemne samo badanie piersi, więc to jest bardzo przyjemnie spędzony czas pod prysznicem. Zachęcam inne kobiety, również biorę udział w tej akcji Dotykam, Wygrywam, aby uświadamiać wszystkim kobietom, że to jest pierwszy krok do sukcesu, pierwszy krok do tego, żeby być zdrową. Jeżeli coś wykrywamy, to my kobiety jesteśmy w stanie wykryć to jako pierwsze. I przede wszystkim bardzo szybko i zgłosić się do lekarza, jeżeli coś wykryjemy, co nas niepokoi.